1, 2, 1. No, proszę Państwa, za 5 minut zaczynamy. To koledzy żurnaliści skończą wywiady i startujemy. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie na oficjalnej ceremonii ważenia przed jutrzejszą galą Seaside Boxing Show 9. Po raz 9 w pięknym amfiteatrze w Międzyzdrojach, po raz 9 Tomasz Babiloński, Babylon Promotion oraz Andrzej Wasilewski, Piotr Werner z Ferris Knockout Promotion robią dla Państwa wspaniałą imprezę bokserską. To wszystko przy wielkim wsparciu człowieka, który jest wielkim pasjonatem boksu, burmistrza miasta Międzyzdroje, pana Leszka Dorosza. Wielkie brawa, Szanowni Państwo. Witam bardzo serdecznie na tej ceremonii ważenia panią Monikę Kowalską, dyrektora generalnego Vienna House Amber Baltic. Szanowni Państwo, to dzięki uprzejmości pani dyrektor możemy dzisiaj w tym wyjątkowym miejscu, na tym pięknym tarasie robić oficjalną ceremonię ważenia. 6 walk boksu zawodowego w dniu jutrzejszym, 1 pojedynek pań i to od pań rozpoczniemy ważenie. Jutro w narożniku niebieskim wyjdzie reprezentująca Silesia Boxing i debiutująca na zawodowym ringu Sylwia Maksym. ...62 kg, tyle na wagę wnosi Sylwia Maksym. Limit tej kategorii wagowej został ustalony na 62 kg 200 g i w tym limicie mieści się Sylwia Maksym. Jej rywalką będzie zawodniczka grupy Silesia Boxing, Bojana Libiszewska, ale ona do nas jedzie, my ją zważymy wieczorem, dlatego już teraz przechodzimy do bardzo ciekawie zapowiadającego się pojedynku w wadze ciężkiej. Walka zakontraktowana na 6 rund. A w niej zmierzą się jutro w narożniku niebieskim. Zapraszam na wagę. Urodzony w Armenii, reprezentujący Niemcy, Misza Manakian. Trzynaście zawodowych pojedynków. 8 walk wygranych, 7 wygranych przed czasem. ...95 kg 700 g, tyle waży Misza Manakian, a jego rywalem będzie niepokonany na zawodowym ringu zawodnik promowany przez Ferris Knockout Promotions i Babylon Promotion, Paweł Wierzba, Wierzbicki.
wicemistrz świata juniorów, multimistrz kraju w boksie olimpijskim, polska nadzieja wagi ciężkiej, pochodzący z Sokółki, Paweł Wierzba Wierzbicki. 103 kg wagę wynosi Paweł Wierzbicki. Gentleman, boxing position first. Jest sześciorundowy pojedynek w wadze ciężkiej Misza Manakian, Paweł Wierzbicki. Thank you, face to face. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, waga ciężka, 6 rund. Jutro Seaside Boxing Show 9. Kolejny pojedynek to będzie bardzo ciekawa walka w wadze półciężkiej, zakontraktowana na 6 rund, a w tej walce zmierzą się i zapraszam tego, który jutro wyjdzie do ringu w narożniku koloru niebieskiego. Reprezentuje Ecto Boxing Production Przemysław Majl Gurgoń. ...76 kg, 500 gram, tyle na wagę wynosi Przemysław Gurgoń, a jego rywalem w tym zakontrakt na 6 rund pojedynku wagi półciężkiej będzie niepokonany na zawodowym ringu zawodnik grupy Fight Events, Mateusz Tryc! ...76 kg, 900 gram, tyle na wagę wynosi Mateusz Tryc. Panowie, pozycja bokserska. Najpierw... ...i face to face. Przemysław Gurgoń, Mateusz Tryc. Waga półciężka, sześciorundowy pojedynek. Jutro w Amfiteatrze Międzyzdroja. W kolejnej walce w wadze super lekkiej, w walce zakontraktowanej na 8 rund oglądać będziemy w narożniku niebieskim, promowany przez Tymex Boxing Promotion i AG Promotion, Damian Wrzos Wrzesiński. ...13 zawodowych pojedynków, 11 wygranych, 5 wygranych przed czasem. To jest zawodowy bilans Damiana Wrzesińskiego. 61,600, tyle na wagę wynosi Damian Wrzesiński. Jego rywalem w narożniku czerwonym będzie pochodzący ze Szczecina, reprezentujący Fight Events, Tomasz Król! ...61 kg, 900 gram, tyle na wagę wnosi Tomasz Król. Panowie, najpierw pozycja bokserska. Dziękuję i face to face. Ośmiorundowy pojedynek w wadze super lekkiej. Damian Wrzesiński, Tomasz Król. Panie i panowie, przed walką wieczoru będziemy świadkami arcyciekawego pojedynku w wadze półciężkiej. Na ringu spotka się dwóch niepokonanych zawodników. Jako pierwszy do narożnika niebieskiego wyjdzie pochodzący z Kuby Tyron Lester. Dziewięć zawodowych walk, wszystkie wygrane, pięć wygranych przed czasem. Taki jest zawodowy bilans Tyrona Lestera. 79 kg, 500 gram,
Tyle na wagę wnosi niepokonany zawodnik z Kuby. Jego rywalem w narożniku czerwonym będzie promowany przez Sferis Knockout Promotions i Babylon Promotion. Niepokonany w 6 zawodowych walkach, z których 5 wygrał przed czasem. Paweł Stępień! Kg 79 700 g. Tyle na wagę wnosi Paweł Stępień. Gentlemen, boxing position first. Dwóch niepokonanych zawodników wagi półciężkiej w 8-rundowym pojedynku jutro na 9 edycji Gali Seaside Boxing Show. Gentlemen, now face to face. Dairon Lester, Paweł Stępień. 8 rund wagi półciężkiej. Gentlemen, thank you. Panie i panowie, przed nami ważenie głównych bohaterów jutrzejszej gali. To będzie pojedynek, którego stawką będzie tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski w wadze półciężkiej. Ja dodam tylko, że nad całym przebiegiem tego ważenia jako supervisor w dniu dzisiejszym, że jutro czuwa pan Leszek Jankowiak. A ja zapraszam na wagę najpierw tego, który do ringu wyjdzie jako pierwszy. Promowany przez Babylon Promotion i Sferis Code Promotions oraz Rapport. Dariusz Sęk! ...31 zawodowych pojedynków, 26 wygranych, 8 wygranych przed czasem. 79 kg, 400 gram, tyle na wagę wynosi Dariusz Sęk. Promowany przez Babylon Promotions, Sferis Knockout Promotions i Rap Sword. Jego rywalem w walce wieczoru będzie zawodnik. Promowany przez Sferis Knockout Promotions i Babylon Promotions, Marek Matyja! ...79 kg, 300 g. Tyle na wagę wnosi Marek Matyja. Panowie, najpierw pozycja bokserska. Dziękuję i face to face. Main event gali Seaside Boxing Show 9 Międzyzdroje. 19 dzień sierpnia 2017 roku. Biletów nie ma już od kilku dni, ale teatru będą otwarte od godziny 18, o godzinie 19.20 pierwszy pojedynek, już tutaj pojedynek pani Sylwia Maksym, Bojana Liwiszewska, a to jeszcze zawodnicy walki wieczoru, walki, której stawką jest tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski wagi półciężkiej, Dariusz Sęk, Marek Matyja. Szanowni Państwo, to byli wszyscy bohaterowie jutrzejszej gali. Zapraszamy jutro od godziny 18. Od tej godziny otwarte będą bramy amfiteatru w Międzyzdrojach, a o godzinie 19.20 pierwsze pojedynek. Akredytacje dla dziennikarzy będą wydawane już za moment. Będzie to czynił oczywiście Daniel Bartłomowi, któremu w tej chwili oddaję mikrofon. Bardzo dziękuję. Dla Państwa wagę prowadził Marek Matyja, bo za skromny jest, żeby się przypomnieć. A teraz poważnie, słuchajcie. Wszystkie teamy pięściarskie, proszę tutaj do nas. Ja rozdam wszystkim akredytacje na jutro do wyjścia
do szatni pod strefę ringu, dobrze? Wszystkie tymi pięściarskie, a potem poproszę kolegów dziennikarzy. Dziękuję. Tutaj wszystkie tymi pięściarskie pod scenę, proszę, i będę rozdawał te akredytacje na YouTube.